Zagadnienia, które poruszy mówca, będą dotyczyły tego, że jak to jest, że jednych mówców słychać na końcu sali, nawet jak nie mają mikrofonu, a inni zdzierają głos bez efektu. Czy spotkaliście się takimi sytuacjami? Wielokrotnie, prawda? Czyli nauczymy się pracować nad uaktywnieniem naturalnych rezonatorów, które wzmacniają dźwięk wewnątrz ciała. Wiem, że nie robię tego zgodnie z procedurami, ale jestem przed warsztatem. Czyli po zobaczymy, jaki jest progres. Czyli nauczymy się również, jak wypuszczać wzmocniony uprzednio dźwięk, żeby daleko niosło. Wow. I słuchajcie, ta osoba, która poprowadzi warsztat, jest związana od początku swojej pracy zawodowej ze sprzedażą. Obecnie prowadzi zespół handlowców. Ma niski głos, to kobiety na pewno zauważą. I z nim pracuje i eksperymentuje przy mikrofonie. Wiem, że jest emerytowanym szachistą, a także miłośnikiem gór, zwłaszcza zimą. Namawiał też nas na jednym z konkursów do tego, żeby zrezygnować z emerytury, ale sam jest obecnie prezesem klubu Silesia Toastmasters w Katowicach. Szymon Świtlnik. Zapraszam. To jest wejście, nie? Czy mogę prosić? Gdzie? Ale to było głosie. Okej, słychać mnie? Słychać mnie, czy mnie nie słychać? No, mogę. Mikrofon nagrania będzie potrzebny. Czy każdy ma wodę? To strategicznie bardzo ważne. Przygotowując ten warsztat, przyjąłem sobie dwa założenia. Po pierwsze, pokażę wam, jak wzmacniać swój głos. Po drugie, jak zwiększyć jego nośność. Tak byście mogli przemawiać długo, a jednocześnie by wasz głos docierał do ostatnich rzędów. Bez zdzierania gardła, to jest podstawowy warunek. Będziemy pracowali na ostatnim etapie powstawania głosu. To jest w momencie, kiedy dźwięk, zanim opuści jeszcze ciało, zaczyna rezonować w przestrzeniach organizmu, w jamie gardłowej, nosowej i ustnej. W pierwszej części spróbujemy uaktywnić nasze naturalne rezonatory. W drugiej części pokażę wam, jak wypuszczać ten dźwięk, by nie tracił swej mocy. Powiedziałem, że zajmiemy się ostatnim etapem powstawania głosu. A jaki jest pierwszy? Myśl. Ok. Jest jakieś koncepcje? Gdzie rozpoczyna się proces powstawania głosu? W głowie. W strunach. W głowie jeszcze jakieś propozycje? Powietrze. Przepona. Jeszcze coś? Bodziec zewnętrzny. Bodziec zewnętrzny. To jest ciekawa odpowiedź. Głos powstaje w mózgu. Głos powstaje w mózgu. Pierw pojawia się wyobrażenie dźwięku, a dopiero później mózg poprzez impulsy nerwowe aktywuje odpowiednie organy odpowiedzialne za emisję. W pierwszym momencie impulsy docierają do przepony i mięśni międzyżebrowych, kurczą ją. W wyniku tego słup powietrza z płuc przemieszcza się z odpowiednim ciśnieniem do góry. Dociera do krtani, przechodzi przez struny głosowe, zaczyna drgać. Następnie idzie do góry i tam rezonuje w przestrzeniach jamy gardłowej, nosowej i ustnej. I dopiero później, wychodząc przez usta, staje się głosem. Głos powstaje w mózgu, dlatego bardzo ważne jest przy tych wszystkich ćwiczeniach, które będziemy robić, byście to wszystko, co będę mówił, sobie wyobrażali. Zamykajcie oczy lub zróbcie cokolwiek innego, co pomoże wam wyobrażać sobie to, co będziemy obrazować dźwiękiem. Przy wszystkich ćwiczeniach będziemy wykorzystywali mormoranta. To jest taki śpiew z zamkniętymi ustami na głoskę M. Pokażę wam, jak to się robi, a potem to przećwiczymy, bo to będzie takie podstawowe narzędzie we wszystkich ćwiczeniach. Mm.
będzie śmiesznie przy okazji. Dobierajcie głos w takim momencie, w jakim będzie to dla was najbardziej odpowiednie. Teraz wy. Taka informacja praktyczna. Rozpoczynacie jak pokazuje rękoma, kończycie jak zamyka. Jeżeli komuś z was pomoże wizualizacja, a pewnie pomoże, pracujcie z ręką. Zrobimy to jeszcze raz, w taki sposób. Łapiecie, o co chodzi? Okej. To jest głoska, tak jakby chciała powiedzieć, mówisz my, ale nie otwierasz ust. Czyli mruczysz. Do krowy dojdziemy dzisiaj. Okej. Rozpoczynamy pierwszą część, czyli aktywujemy wewnętrzne rezonatory. Co jest ważne? Po pierwsze, żebyście to robili w miarę cicho, delikatnie. Nie próbujcie się forsować, nie próbujcie tego robić za głośno. Róbcie to tak, żebyście nie odczuwali żadnego dyskomfortu. Wyobraźcie sobie, że na głowie macie świder. Stoicie w niskim, pod niskim sklepieniem. Na głowie jest świder. Mormoranem za chwileczkę go uaktywnimy. Świder wierca się w podłoże. Nie w podłoże, w sklepienie, przepraszam. Wierca się w sklepienie. Prosimy was, żebyście wstali, będzie dźwięk lepiej rezonował. Możecie znowu przy wizualizacji pomagać sobie w taki sposób delikatnie się podnosząc, żeby świder lepiej mu się wiercać w sklepienie. Świder cały czas pracuje. Czasem jest lekko, czasem trafia na twardszy materiał, zwalnia obroty, ale cały czas jest w ruchu. Polecam, żeby przy tych pierwszych ćwiczeniach, szczególnie przy pierwszych, mieć zamknięte oczy. Brzmi to tak. Poczekajcie. Czujecie delikatną wibrację w miejscu, na które kierujecie dźwięk. Zdarza się, że niektóre osoby odczuwają ciepło w takim miejscu lub jeszcze inne indywidualne uczucia. Co jest ważne, to jest bardzo indywidualne, to wy musicie poczuć coś w miejscu, na które kierujecie dźwięk. Jeżeli poczujecie tam jakieś charakterystyczne uczucie, znaczy to, że ćwiczenie jest wykonywane dobrze. Zapraszam, cześć. Jakie to powinno być miejsce w przypadku tego... Gdzie miałeś świder? Tam, gdzie był świder, tam kierowaliśmy swój dźwięk. Okej. Okay. Ćwiczenie drugie. W waszej głowie jest piłeczka. Mała, okrągła piłeczka. Znajduje się przy lewym uchu. Przy pomocy mormoranda wyślemy piłeczkę do góry, aż pod sklepienie czaszki. Tam przez chwilę się zatrzyma, a później będzie opadała do prawego ucha. Pracujemy mormoranem w takim tempie, jak wam pasuje. Możecie piłeczkę przemieszać szybko, możecie wolno, przed czym tylko przestrzegam. Nie wyciągajcie jej za wysoko do góry, bo będziemy tylko wtedy swój głos nadwyrężać. Zwróćcie również uwagę na to, jak zachowuje się dźwięk, gdy piłeczka wznosi się do góry, a jak, gdy opada. Brzmi to w taki sposób, pokażę. Pracujemy.
zwrócił uwagę, że sama praca mormorandy przy zamkniętych ustach udźwięcznia nas. Czujecie te wibracje, które przemieszczają, tą falę dźwiękową, która przemieszcza się po ustach. W tych wszystkich ćwiczeniach na uaktywnienie rezonatora głowowego chodzi o to, by przyzwyczaić swój mózg do tego, jak ma kierować dźwięk. Jakie kolejne organy i w jakim momencie ma rozluźniać, a jak je spinać. Stąd tak ważna też jest tutaj wizualizacja. Dochodzimy do krowy, wspomnianej wcześniej, nie omawialiśmy się. Wyobraźcie sobie, że jesteście krową na pastwisku. Ekologiczną. Ekologiczną, naturalnie. Kroczycie po tym pastwisku. Przyjmujecie pozycję rozluźnioną. Jak to krowa, spuśćcie delikatnie głowę. Delikatnie uchylcie usta. Teraz co jest ważne? Tutaj szczególnie zamknijcie oczy, dlatego że mormorantem kierujecie dźwięk na czoło. Ten dźwięk ma wychodzić z czoła. Profesor na głowie, nie na czoło. To ważne, żeby wychodził z czoła. Skupcie się na tym, żeby usta były otwarte, a dźwięk wychodził z czoła. To, co zrobimy zaraz, będzie przypominało, lepiej lub gorzej, ryczenie, muczenie krowy. Pokażę, jak to powinno wyglądać, brzmieć. Nie wychodźcie przy tym ćwiczeniu również za wysoko, bo to ma wyrażenie niepotrzebnie. Tak. Krowa jest wasza. Proszę. I równie powolutku schodzi w dół. Ważne jest to, zresztą wyczujcie, nie będziemy się ćwiczyć przepony, natomiast wyczujcie, że ten dźwięk opiera się, jeżeli ma być jednolity, musi opierać się cały czas na przeponie. Trzymamy go na przeponie. Okej, jesteście syrenami.
Wznosicie, słyszę syrenę, jak się wznosi, osiąga swój punkt kulminacyjny, ale potem troszeczkę traktujecie ją po macoszemu. Spuszczajcie ją równie długo. Możecie nawet się lekko przykryć. Proszę? To ta, jeżeli brakuje powietrza, to znaczy, że trzeba punkt kulminacyjny przesunąć troszeczkę niżej. Czyli nie tak wysoko ją wznosimy, żeby nam wystarczyło powietrza na zejście w dół. Okej, okay, jeszcze raz. Startujemy. Okej. Taka wskazówka, jak wypuszczacie dźwięk, nie próbujcie go sztucznie obniżać, podnosić, naśladować kogoś, kto stoi z boku na przykład. To nie ma sensu. Po pierwsze, bardzo szybko nadwyrężycie swoje organy. To jest pierwszy, najważniejszy powód. A po drugie, między innymi takim celem gdzieś tam pobocznym tego warsztatu jest to, żebyście się zbliżyli do własnego głosu, żebyście poznali własne możliwości, własną skalę. Jako taki cel poboczny. Chcecie powtórzyć krowę albo syrenę? Krowę. Syrenę? Okej, okay, to ja pozwól się doczekać, zrobię to z wami. Robimy syrenę. Robimy syrenę, okej. Sympatycznym ćwiczeniem również właśnie na aktywowanie rezonatorów jest to obrysowywanie, to znaczy wybieracie sobie jakiś obiekt, z którym randem obrysowujecie go dokładnie, czyli na przykład, nie wiem, weźmy baner. To był prosty. Ale można wziąć na przykład coś, co jest, ma takie nietypowe kształty, wówczas tym ormarandem trzeba przechodzić przez wszystkie te takie właśnie niuanse i to również powoduje udźwięcznienie. Wrócę na chwileczkę do tego, jak powstaje dźwięk. Czyli wyobrażenie dźwięku, przepona, ścisk powietrza przechodzi do góry, przechodzi przez struny głosowe, drga, rezonuje, czyli to, co robiliśmy. No właśnie, i potem wychodzi na zewnątrz, ale może wyjść dźwięk w taki sposób, że skończy się na pierwszym rzędzie, a może wyjść tak, że dotrze do ostatniego. Pokażę wam, jak stawiać dźwięk na tak zwanej masce, żeby to wszystko, co wypracowaliśmy w tej chwili wewnątrz organizmu, z taką samą siłą i charakterem wydostawało się z ust. Maska to jest przednia część podniemienia twardego, czyli dół i przede wszystkim kości policzkowe. Oczywiście będziemy wszystkie ćwiczenia wykonywali z mormorandem. Przypomnijcie sobie ćwiczenie z piłeczką. Teraz piłeczka znajduje się przy którymś uchu na zewnątrz i okrąża głowę w taki sposób. Mmm,
Widzę, że nie przepijacie, zachęcam. Ta sama piłeczka znajduje się w tej chwili na wysokości waszych ust od wewnątrz. Mormorandem próbujemy wypchać ją przez usta. Oczywiście usta są zamknięte. Robimy wszystko, żeby wypchać ją przez usta. Przyjmijcie jakie tempo i natężenie chcecie. Dźwięk ma być kierowany na piłeczkę. W taki sposób. Ćwiczenie jest wtedy dobrze wykonane, jeżeli poczujecie, i tu musicie poczuć, delikatne wibracje na ustach. Pracujemy. OK, dzięki. Kto poczuł wibracje na ustach? Świetnie. Mi się zaskoczyło. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Wyobraźcie sobie, że jecie coś najpyszniejszego na świecie. Przypomnijcie sobie coś, co jedliście ostatnio i bardzo wam smakowało. Rozumiem, że chodzi o wczorajszą imprezę. Wyobraźcie teraz to sobie. Będziemy powolutku wypuszczali dźwięk. Powolutku, żeby nie stracić oczywiście tych wibracji. W taki sposób. Pamiętajcie, wyobrażanie czegoś pysznego i zachwycamy się po prostu nad tym, co właśnie zjedliśmy. I tylko od czasu do czasu wypuszczamy dźwięk. Oczywiście, jedna jeszcze uwaga, oczywiście zanim go wypuścimy, czujemy wibrację na ustach, to jest bardzo ważne. OK? Wprowadzamy samogłoskę. To znaczy mormorando, delikatne wibracje na ustach i od czasu do czasu samogłoska. W taki sposób. Cały czas pracujemy tak, żeby nie utracić wibracji. Proszę. Idziemy krok dalej. Wypuszczamy samogłoskę i ciągniemy ją tak długo, ile mamy powietrza w płucach. W taki sposób. Jedna uwaga. Jeżeli poczujecie, że w pewnym momencie głos spada wam na gardło, już nie jest tak rozwibrowany, nie jest taki głośny, przerwijcie. Mormorandem znowu go rozwibrujcie. Poczujecie wibrację na ustach, wypuszczacie z powrotem. Sylaby, będziemy sylabizować. Dla wyobrażenia, jeżeli komuś to pomoże, wyobraźcie sobie, że każda sylaba to bańka mydlana, którą wypuszczacie z ust. W taki sposób. W ten sposób. Czyli znowu mormorando. Delikatne wibracje na ustach, dopiero wypuszczacie dźwięk. Serdecznie. Tak? To pytanie pana Morandu, to tylko do czasu, aż poczuję wibrację.
Tak, Mormorando, czujesz wibracje, wypuszczasz potem na ma, mim i tak dalej z samogłoskami. Okej, okay, zrobimy sobie samogłoskę i... mi. Dobrze trzymacie głowę, ale akurat ty, gdy troszkę ją podnosisz, głowa zaczyna się być przemyśli na takim normalnym poziomie, ani za wysoko, ani za... No przy niższych to tylko przeciwczenia z krową i syreną, ale generalnie głowa na normalnym poziomie, wtedy ta emisja wtedy jest najlepsza. Dobrze, wypowiemy swoje pierwsze słowo w ten sposób. Będzie to słowo mam. Będzie to oczywiście słowo mama. Pokażę, jak to powinno być. Może być z takim krzykiem na końcu prawie, że okej. Okay. Oddech regulujecie według własnej pojemności płuc i uznań. Okej, okay, startujemy z mamą. Piotrkowi, który jest takim uśmiechem, jak taki mały bobas przyzywa mamy, mama. O to chodzi, właśnie tak działają wyobrażenie, że jeżeli potrafimy sobie wyobrazić to, co się dzieje, Piotrek może zobaczył przez ten okres swojego życia, ale rzeczywiście dzięki temu emisja była odpowiednia. Słuchajcie, wiecie jak pracować nad uaktywnieniem rezonatorów, przede wszystkim rezonatora głowowego. Wiecie jak wypuszczać dźwięk na maskę. Oczywiście przez, chciałbym powiedzieć 45 minut, ale mamy 30 minut, no więc tym bardziej. Przez 30 minut nie da się oczywiście trwale zmienić swojego głosu. Trwale go rozwibrować. Jak przy każdym ćwiczeniu, każdym innym, musimy przyzwyczaić mózg do tego, by wiedział, jak kierować powietrze i dźwięk wewnątrz swojego organizmu. Dlatego zachęcam Was do tego, byście te ćwiczenia wykonywali regularnie. Żeby Was trochę zarazić tym tematem, pokażę Wam, jak używam jednego z tych ćwiczeń do rozgrzewki. Dwóch właściwie ćwiczeń. Pytanie takie, czy jest ktoś na sali, kto rozgrzewa głos przed każdym wystąpieniem? Okej, okay, jeszcze raz mogę prosić? Rękę do góry? Tu widziałem. 1, 2, 3, 4, 5. Nie wiem, ile nas jest, ale zdecydowanie za mało osób rozgrzewa swój głos. Pokażę Wam ćwiczenia, które już znacie, powiem, jak je robię. Zachęcam, żeby właśnie od tego rozpocząć pracę nad głosem, bo to najszybsze efekty. Rozpoczynam mormorandem, przechodzę przez wszystkie samogłoski w sposób sylabiczny. Później to samo, taka sama seria, ale w sposób ciągły. No, wiecie jak to wygląda, ale pokażę, żeby nie było wątpliwości. Przechodzę przez wszystkie samogłoski. Ćwiczenie to nie ukrywam, jak nie mam czasu, wykonuję w samochodzie. To tyle przyjazne środowisko, że nikt nas nie słyszy, nikt się nie śmieje, nikt nie pokazuje palcem. Zachęcam. Oczywiście wyłączamy klimatyzację i napięcie. I teraz robię drugą serię, gdzie przeciągam samogłoskę w taki sposób. Na przeponie. To przy okazji też jest ćwiczenie na przeponę w ramach ćwiczeń oddechowych. Tutaj trzymacie ten dźwięk. Pamiętacie, że jak wypuszczacie samogłoskę w sposób ciągły, to dźwięk ma być na tej samej wysokości. Czyli musi go trzymać przepona. Nie wiem, czy ćwiczyliście kiedyś oddychanie przeponowe. Jeżeli nie, to oczywiście zachęcam do tego, no bo to jest nieodłączny element emisji głosów. Przepraszam, czyli mówisz mamę, mi i tak dalej? Czy tak, mówię mama, 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 me, 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 mi, 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 mo, 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 my. I to samo robię w sposób przeciągający. Jest oczywiście jeszcze wiele innych ćwiczeń, które wykonuję, natomiast to, co już wiecie i wiecie, jak to robić, możecie wykorzystać. Zapewniam Was, że sami
mile zaskoczycie się własnym głosem. Spotykam wielu ludzi, którzy nie lubią swojego głosu i przypuszczam, że dlatego, że tak naprawdę go jeszcze nie poznali. Co chciałem wam powiedzieć, że każdy z was ma wyjątkowy głos. Oczywiście brzmi to jak banał, mam tego pełną świadomość, ale jeżeli nie wierzycie mi, że każdy z was ma wyjątkowy głos, to znaczy, że nie poświęciliście mu albo wystarczająco, albo w ogóle czasu. Nie da się poznać swojego dźwięku, swojej wysokości i swojej emisji bez regularnego treningu. Odradzam to, co powiedziałem wcześniej. Odradzam naśladowanie kolegów czy koleżanki, które według nas mówią fajną barwę. Nie ma czegoś takiego jak fajna barwa. Fajna barwa czy ciekawa barwa to jest taka, jaką mamy. Oczywiście możemy ją odkryć tylko poprzez tego typu ćwiczenia, które wam pokazałem lub przez wiele jeszcze innych, których nie pokazałem, na które dzisiaj nie mamy czasu. Zachęcam was przede wszystkim do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby rozgrzewać głos przed każdym wystąpieniem. Przed każdym wystąpieniem. To nie jest tak, że zapomniałem rozgrzać głosu. To tak jakbyście chcieli przebiec, nie wiem, maraton albo jakąkolwiek inną odległość i nie rozgrzali się. No wiadomo, jakie tego są efekty. Tak samo jest z głosem. Dzisiaj tego możecie nie odczuwać, ale jako mówcy po roku, dwóch, trzech, pięciu nierozgrzewania głosu, nieprzygotowywania głosu do długich wystąpień, wcześniej czy później popsujecie sobie ten głos, zniszczycie go. To jest nieuniknione. Tak samo szybko... To wszystko zależy tak naprawdę od ciebie. No ja rozgrzewam głos w zależności ile mam czasu, no około 10 minut, 5-10 minut. Wykonuję te ćwiczenia, wykonuję również ćwiczenia, które... inaczej, rozgrzewam twarz, rozgrzewam wargi, rozgrzewam język. Wszystkie te elementy, które mogę rozgrzać, szczękę, które biorą udział właśnie w procesie rozgrzewki. Natomiast tak jak mówię, zacznijcie sobie tylko od tego. Nie próbujmy robić wszystkiego od razu. Zacznijcie od prostej rozgrzewki i dwóch serii, tylko tyle. Przed każdym wystąpieniem. Gwarantuję wam, że z czasem rzeczywiście zobaczycie efekty. Nasz chronometrażysta to sygnalizował mi. Wprawdzie nie mormorandem, ale... Ja to naturalnie rozumiem. Dziękuję wam bardzo za ten warsztat. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo i słuchajcie, teraz zapraszam na przerwę, a właśnie jeszcze...